Świat, w którym dzieje się akcja Maogakuin, to miejsce, które od początku stworzenia przepełnione jest niekończącym się konfliktem pomiędzy wieloma potężnymi rasami, zarówno z uwagi na wzajemną i eskalującą nienawiść do siebie, ale również przez wpływ beznamiętnych i pierwotnych praw. Wkrótce jednak niektóre potężne istoty były niezadowolone z tego smutnego porządku świata i zdecydowały się zrobić wszystko, by ugasić zażywie konfliktu i tym samym położyć konieczny fundament do zbudowania lepszego świata. Wreszcie 2000 lat przed głównymi wydarzeniami w czasie walki o hegemonię wśród demonów, wciąż rosnące wpływy Anosa Voldigodo i jego armii ostatecznie pozwoliły mu zdominować Królestwo Demonów, zaś jego niezaprzeczalna potęga idąca w parze z okrucieństwem doprowadziła do tego, że zaczęto nazywać go demonicznym królem tyranii. Po latach swojego panowania, Anos, tocząc niezliczone starcia w obronie własnego ludu, był już tym szczerze zmęczony, dlatego zdecydował się zawrzeć porozumienie między czterema podstawowymi rasami. W tym celu, kosztem własnego życia, umożliwił stworzenie murów, które oddzieliły od siebie królestwa i płaszczyzny tych zwaśnionych ras, licząc, że przez ten czas uraza między nimi przeminie. Ostatecznie jednak po upływie 2000 lat Anos zostaje zreinkarnowany i ponownie ma okazję udowodnić swoją potęgę. Natomiast w tym miejscu pragnę powiedzieć, że materiał zawiera tylko niewielkie spoilery na temat siły głównego bohatera, oparte głównie o anime, a w późniejszej części filmu znajdą się też informacje z light novel oraz web novel, jednak są one wyraźnie zaznaczone, dlatego raczej nie musicie obawiać się o spoilery. W każdym razie wracając, jako najsilniejszy przedstawiciel demonów, Anos posiada wiele rozmaitych zdolności, dzięki którym był w stanie panować w Królestwie Demonów, a jego ogromna moc jest jeszcze bardziej zauważalna w czasach współczesnych, kiedy to wiedza i znajomość magii zaczęła podupadać. Tak naprawdę początkowo poziom Anosa jest dość ciężki do ocenienia, ponieważ większość jego wyczynów, które uchodzą w oczach innych za spektakularne, nie sprawiły temu królowi demonów nawet najmniejszych trudności, a wręcz były naturalne jak oddychanie, przez co z większości zdolności mógł korzystać z zamkniętymi oczami, czy najpewniej nawet podczas snu. A przecież mowa chociażby o zdolności, dzięki której może przywracać zmarłego do życia, a także to samo życie wymazać w ułamku sekund i to tyle razy ile chciał, co tyczyło się praktycznie większości, którą inni postrzegali jako silnych. I chociaż początkowo zaklęcie to posiadało spore ograniczenie i Anos miał zaledwie 3 sekundy na przywrócenie unicestwionego celu, to wciąż z jego niezwykłym czasem reakcji było to aż nadto, a zawsze mógł też nagiąć zasady czasu i przestrzeni, gdyby mu go brakowało, ale wszystko po kolei. Jako wielki król demonów, Anos twierdzi, że jego największym atutem pozostaje moc destrukcji, którą to znacznie przewyższa swoich rywali. Tak też niedługo po reinkarnacji, mając 1/10 swojej mocy, wciąż mógł, gdyby tylko chciał, rozerwać większość przeciwników pstryknięciem palców. W końcu, stojąc przeciwko wielu szlachcicom uznanym za utalentowanych, mógł ich zniszczyć na dziesiątki sposobów, a nawet zdestabilizować magię, z której korzystali. Również jego wzrok, bicie serca czy dowolny inny ruch jak chodzenie dla większości mogłoby okazać się zabójcze, a przynajmniej gdyby Anos tego chciał. Zaś podczas swojej walki mógł on bez problemu stosować wiele różnych zaklęć i tak dla przykładu był w stanie wysadzić magicznie stworzone koloseum, przywracając dwójkę przeciwników do zmysłów, przy tym chroniąc wszystkich barierami, żeby nikt nie ucierpiał od jego niszczycielskiej mocy. Natomiast warto zaznaczyć, że siła demonicznego króla tyranii dość szybko wymyka się normom i znacznie przewyższa istoty, które napotyka, bo w końcu już podczas egzaminu niedługo po swojej reinkarnacji energii w nim zgromadzonej nie dało się zmierzyć, a w kontakcie z kryształem ten po prostu eksplodował od nadmiaru mocy magicznej. Zaś nawet czystą siłą fizyczną, mając zaledwie ułamek swojej prawdziwej potęgi, Anos mógł z łatwością otworzyć ogromne wrota, a także zwyczajnie idąc przebijać się przez ściany, czy wreszcie podnieść cały zamek i podrzucać nim jakby nic nie ważył, oraz ostatecznie cisnąć budowlą takich rozmiarów przynajmniej na setki metrów. Chociaż w skali całej mocy tego króla zniszczenia, to wszystko dalej można nazwać po prostu niewinną sztuczką. Zresztą podobnie można traktować przypadek sparingu króla demonów z reinkarnowanym bohaterem Kanonem. Wówczas ta dwójka powoli uwalnia coraz to większą moc i w wyniku starcia zrównują górę z ziemią oraz osuszają pobliską rzekę, a z czasem zderzenie ich mieczy tworzyło coraz większe eksplozje i wywoływało lokalne trzęsienia ziemi. Ostatecznie to król demonów wychodzi zwycięsko z pojedynku, wytrącając miecz swojemu przeciwnikowi, wykorzystując przez cały czas trwania starcia zwyczajny patyk, a zatem ciężko jakkolwiek traktować ten pojedynek poważnie. Zaś podczas rywalizacji na terenie Akademii Bohaterów, król demonów zwyczajny żart lub też ironiczne uwagi studentów zmienia w rzeczywistość, zrzucając na jezioro meteoryt, który stworzył wielką eksplozję oraz osuszył całe jezioro w jednej chwili. I chociaż myślę, że już na tym etapie śmiało można powiedzieć, że Anos miał siłę zdolną zniszczyć duży kraj, gdyby na większym obszarze stworzył deszcz meteorytów, to wciąż nie odzwierciedla to jego pełni możliwości.
w końcu absurdalną moc demonicznego króla tyranii, dopełnia strukturalna wiedza o świecie, w tym znajomość wszystkich typów zaklęć oraz zdolność władania nawet magią światła, której normalne demony nie mogą w ogóle używać. Dzięki temu był on w stanie tworzyć nowe zaklęcia, a także manipulować materią wedle swojej woli, tworząc obiekty wszelkiej maści, przy czym nawet po swojej reinkarnacji wciąż był w stanie doskonalić stworzone przez siebie zaklęcia i poprawić ich siłę, co pokazuje, że nie utknął w martwym punkcie i wciąż mógł się doskonalić, a co za tym idzie zwiększać swoje możliwości i siłę. Natomiast poza dogłębnym zrozumieniem zaklęć, Anos rozumie także naturę samych bogów, a także praw, które uosabiają i kształtują rzeczywistość. W końcu jako król demonów i tak zwany odmieniec wielokrotnie mógł sprzeciwić się boskim planom i ich autorytetowi, a manipulując czasem był w stanie pokonać jego strażnika, który jako bóg tego prawa dba o to, by struktura czasu nie została naruszona. A ostatecznie należy pamiętać, że Anos mógł toczyć walkę na wielu płaszczyznach i wymiarach, opierając się nawet stworzonym przez siebie murom, które podzieliły świat na cztery strefy, wykorzystując je do przebudzenia swojej mocy. Wreszcie o potędze króla zniszczenia świadczy dodatkowo fakt, że bogowie uznali go za zagrożenie i jako beznamiętne istoty traktują jego istnienie jako anomalię, która burzy znany porządek świata. W końcu Anos znany był jako ten, który pozbawił niektóre z tych istot życia, dlatego bogowie dokładają wszelkich starań, żeby go zniszczyć i w tym celu powstał chociażby najsilniejszy święty miecz, pobłogosławiony przez wszystkich bogów. Zaś mimo tych wszystkich przeciwników Anos wciąż stawiał skuteczny opór i przetrwał. Końcowo jeśli chodzi o anime, to największym wyczynem wciąż pozostaje walka z Kanonem, która moim zdaniem prawdopodobnie mogłaby dojść do poziomu wielu państw lub całego kontynentu, gdyby ta dwójka się nie powstrzymywała, a pragnęła jedynie zniszczenia. Jednak kwestia ta jest o wiele jaśniejsza w nowelce czy nowym sezonie anime, ale nim do tego przejdę, pragnę was jeszcze raz przestrzec przed dalszymi spoilerami. W każdym razie wracając, Anos z pomocą magii był w stanie przeciwstawić się odległości i tak chwytając swoją magią księżyc mógł go przemieścić używając siły ramion, ostatecznie wywołując zaćmienie. Ale zgodnie z tym można również uznać, że mógł przemieszczać także większe planety czy nawet gwiazdy. Jeszcze większa moc, z której ten niekwestionowany król zniszczenia może korzystać, znajduje się w jego zamku, a konkretniej chodzi o jego miecz zdolny unicestwić na swojej drodze praktycznie całe istnienie, w tym bogów i tworzone przez nich prawa. W końcu wyraźnie zostaje podkreślone, że z jego pomocą Anos mógł unicestwić ojca bogów Nozgalię, a wraz z nim, jak sam powiedział, resztę bogów wpływając na wszechświat. Zresztą, tak jak sam król demonów zaznaczył, miecz ten wymyka się wszelkiemu rozumowi i tak może przeciwstawić się przeznaczeniu, nieśmiertelności czy logice, czego dobrym przykładem jest to, że po wymierzeniu ataku nie wystarczy uniknąć samego ostrza, ponieważ wówczas cel i tak zostanie dotknięty atakiem. Wszystko przez pochodzenie tego miecza, który jest częścią zaklęcia bogini zniszczenia, stanowiąc jedno z najważniejszych kosmicznych praw, zaraz obok stworzenia, za które odpowiadała jej starsza siostra, a przed nią za pierwotne stworzenie odpowiadała ich matka. W rzeczywistości Anos zdobył władzę nad tym mieczem po tym, jak w swoim zamku zapieczętował nieszczęśliwą boginię zniszczenia, której natura zmuszała ją do niekończącej się destrukcji, co skutkowało również tym, że król demonów mógł korzystać z tego ostrza tylko w pobliżu swojego zamku, co zmuszało go do jego materializacji. Później zostaje także ujawnione, że Anos nigdy nie wykorzystuje swojej prawdziwej mocy przy wielu sytuacjach, które mógł zakończyć poprzez destrukcję. Wszystko dlatego, że nieustannie musi on równoważyć swoją energię i korzysta jedynie z jej niewielkiej części, żeby nie sprowadzić zagłady na świat, w którym dorastał wraz z innymi planetami oraz głębszymi warstwami wieloświata. W końcu na tym etapie zostaje powiedziane, że Anos mógł swoimi pięściami zniszczyć jeden ze wszechświatów. Zaś u schyłku życia jego źródło zniszczenia osiągałoby coraz większy wzrost, a ostatecznie można podejrzewać, że siła destrukcji Anosa ogarnęłaby cały wieloświat, ponieważ wzrastałaby w nieskończoność, przekraczając nawet energię wszechświata i doprowadzając do jego wielokrotnej destrukcji, zwłaszcza jeśli źródło Anosa zostałoby naprawdę całkowicie zniszczone, a nie w jakiś sposób przejęte. Ostatecznie poza tym bezmiarem mocy, Anos wciąż nie jest wszechmogący i jak sam stwierdza, poza destrukcją istnieją dziedziny, w których może zostać przewyższony. Zwłaszcza w całkowicie przeciwnych dla swojego źródła atrybutach, jak na przykład kreacja. Chociaż nawet biorąc pod uwagę, że nie jest to jego mocna strona, to wciąż mógł momentalnie tworzyć prawdziwe arcydzieła, których stworzenie zająłby normalnie dekady, a gdy zmaterializował całe miniaturowe miasto, to poza perfekcyjnym odwzorowaniem szczegółów architektonicznych, zawierało także rzeczy niewidoczne gołym okiem. Wreszcie król zniszczenia może przetrwać nawet gdy jego serce zostanie przebite, a nawet po uszkodzeniu źródła, które stanowi rdzeń lub inaczej duszę każdej istoty, może się po prostu odrodzić po jakimś czasie, ponieważ ostatecznie wytrzymałość jego źródła powinna rosnąć w nieskończoność, gdy zbliża się do kresu żywota.
zaś poza przywracaniem siebie i innych do życia, Anos może zmienić czyjeś pochodzenie, a nawet rzucić klątwę, która uniemożliwi komuś śmierć, a także czytać w myślach, czy przywrócić lub zmienić wspomnienia, jeśli tylko chce. A to wciąż nie wszystkie jego zdolności, a jedynie te najważniejsze, ale wymienienie ich wszystkich po prostu mija się z celem, tak samo jak określenie jego prędkości, ponieważ może się teleportować, a także manipulować czasem i przestrzenią, w tym nie jest ograniczony pojęciu odległości, przez co w ostatecznym rozrachunku jego prędkość jest niemierzalna, czy też nieskończona. I to na dzisiaj już wszystko. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.